SCP-166 to raport na SCP-Wiki o tak zwanym nastoletnim sukubusie. Jej uwodzicielskie umiejętności sprawiają, że każdy mężczyzna w zasięgu wzroku chce się na nią dosłownie rzucić, a jej wygląd onieśmiela nawet najbardziej silnych wolą dżentelmenów. Ja jestem Pio, a dziś pogadamy o tym, co wszyscy chcieliby zrobić z SCP-166, czyli zrozumieć, pomóc i zapomnieć. Ha, spodziewałeś się czegoś innego z Bereźniku? Już podciągaj spodnie i wracaj do oglądania, bo dziś zajmujemy się analizą postaci SCP-166, nastoletniego sukuba. Żeby dokonać dokładnej analizy SCP-166, będziemy musieli zaglądać do wielu innych dokumentów, nie tylko raportu SCP-166. Dowiemy się, kto jest jej ojcem, matką, a także jak wyglądała oryginalna historia o nastoletnim sukubie. Dlatego naszą analizę rozdzieliłem na trzy wcześniej wspomniane części. Tak więc, zacznijmy. Pierwszą rzecz, którą chcielibyśmy zrobić z SCP-166, to zrozumieć ją. Przypomnę wam w skrócie informacje, które o niej mamy. W raporcie o SCP czytamy, że jest ona nastoletnią dziewczyną, jej włosy rosną nadzwyczaj szybko, wszelkie ubrania materiałowe obcierają jej delikatną skórę tak bardzo, że przez większość czasu musi chodzić nago, a w dodatku jej anomalna zdolność to fakt, że jeśli jakikolwiek mężczyzna tylko ją zobaczy, zostanie oczarowany i będzie próbował się na nią rzucić, żeby... no właśnie. Pewnie pomyślicie sobie, że przebiegła z niej osoba, z taką zdolnością mogłaby dużo zdziałać. Ale prawda jest nieco inna. SCP-166 bowiem wcale tego nie chce. Została znaleziona w klasztorze w Anglii, gdzie próbowała wieść normalne, spokojne życie religijne jako zakonnica. Oczywiście jej się to nie udało. Jej zdolność to dla niej klątwa. W dodatku fundacja porwała ją i zabezpieczyła w odosobnieniu. SCP-166 zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy zauważymy ten dysonans, tę różnicę między tym, czego ona chce, a co dał jej świat. Tak więc nazwa nastoletni sukubus jest całkowicie nietrafiona. Przypomnę wam, że sukubusy to przecież w demonologii demony, które przybierały postaci pięknych kobiet i swoimi zdolnościami usilnie uwodziły mężczyzn, prowadząc ich ku swojemu marnemu końcowi. Nasz SCP to zupełnie inna, tragiczna postać, uwięziona, bez rodziny i bez wolności. Więc może zamiast przydomku nastoletniego sukuba lepiej mówić po imieniu? Tak, wiemy jak ma na imię SCP-166. Dowiadujemy się tego z opowiadania na SCP-Wiki o nazwie List Samobójczy. Jest to dokładnie to, o czym myślicie. Tytułowy list został napisany przez ojca SCP-166, czyli nikogo innego jak doktora Alto Kleffa. Jest on jednym z bardziej znanych agentów i doktorów fundacji. Wcześniej pracował dla Globalnej Koalicji Okultystycznej, a większość jego zadań opierała się na zabijaniu reality benderów, manipulatorów rzeczywistości. W czasie pracy w GOC związał się z potężnym bytem, boginią natury, a z ich związku powstała SCP-166. Kleff jako jedyny jest odporny na jej umiejętności, sam bowiem najprawdopodobniej posiada anomalne właściwości. Teoretyzuje się nawet, że sam jest manipulatorem rzeczywistości, który przeniknął w szeregi fundacji SCP i teraz jej pomaga, chcąc uciec od mrocznej przeszłości. Teoretyzuje się, że matką SCP-166 jest natomiast potężna bogini natury. Tutaj napotykamy mały spór, ponieważ według jednych źródeł jest nią Lilith, SCP-336, z którą Kleff był wcześniej w związku, a według innych inna nienazwana bogini, choć nie wyklucza się, że to jedna i ta sama osoba. Lilith to postać, która wywołuje niepłodność u kobiet, a z ciał mężczyzn tworzy hybrydy przerażających stworzeń. Jej imię nawiązuje do żydowskiego folkloru, według którego Lilith była pierwszą żoną Adama. Kleff pisze o niej w liście do córki. Po raz pierwszy spotkałem twoją matkę, gdy była dziewczyną. Zamiast stóp miała kopyta, a w jej oczach tliło się światło gwiazd. Tak czy inaczej, wracając do listu samobójczego Kleffa, w nim to pisze, że jego córka, Apon, którą fundacja zna pod numerem 166, jest jedną z trzech kobiet w jego życiu, z którą może przeprowadzić normalne interakcje. Pierwszą była wcześniej wspomniana Lilith, do której zwraca się imieniem Dairin. Była miłością jego życia, a on był zmuszony ją zabić, gdy jeszcze pracował dla Globalnej Koalicji Okultystycznej. Nie zrobił tego jednak, a zamiast tego odszedł z GOC i trafił do fundacji. Kleff dalej pisze, że boli go to, że Apon jest przetrzymywana w fundacji i że to jakiś żart, że nazywają ją sukubem, skoro chce prowadzić normalne życie i daleko jej do uwodzenia mężczyzn. Jest przetrzymywana wbrew własnej woli z jednego prostego powodu. Ponieważ w ogóle się urodziła. Nie zasługuje na to. Ale w takim razie,
Czy ktokolwiek w ogóle na to zasługuje? Taki los niestety spotyka większość dzieci anomalnych badaczy fundacji. Taką sytuację mamy chociażby przy okazji rodziny Brightów, gdzie aż dwójka dzieci, Adama i Evelyn, jest sklasyfikowana jako obiekty SCP. Okaleczone, uwięzione i pozbawione jakichkolwiek praw. Clef jest zdruzgotany i nie wie co począć. Ale to nie o nim jest dzisiejszy film, mimo że z chęcią bym się rozgadał o jego postaci na osobny materiał, albo na całą serię. Skoro więc udało nam się zrozumieć sytuację Apon, to powinniśmy przejść do drugiej rzeczy, którą chcielibyśmy zrobić z SCP-166, czyli pomóc jej. Fundacja SCP dokłada wszelkich starań, żeby życie SCP-166, mimo że w zamknięciu, było jak najlepsze. Pozwalają jej na mieszkanie w małym apartamencie, dano jej dostęp do większości rzeczy, o które prosiła, dali jej Biblię, różańce, książki i telefon, a także pozwolono na wypuszczenie jej na niezamieszkałą wyspę raz na miesiąc przez 12 godzin, żeby mogła odpocząć od zamknięcia. To zdecydowanie większa swoboda niż jakiekolwiek inne specjalne czynności przechowawcze obiektów fundacji. A jednak, to za mało. To nadal więzienie, na które nie ma wpływu. Jej ojciec musiał użyć połowy swoich kontaktów, żeby dostarczyć jej jedną małą notkę. W niej pisze o tym, że naprawdę chce dla niej dobrze, że zostawił ją w Anglii u zakonnic w nadziei, że wychowają ją odpowiednio i pomogą jej. Mówi, że przeprasza za to, że nie mogła z nim zostać, że sprowadził ją do tego miejsca, do fundacji. Jestem pewien, że po tym jak zrozumieliśmy w pełni sytuację Apon, w każdym z nas rodzi się żal, chęć pomocy, smutek, że życie jest wobec niej tak bardzo niesprawiedliwe. A co gdybym powiedział wam, że najlepsza pomoc dla niej to brak pomocy? Fundacja mimo wszystko nie jest okrutna w założeniu, ale zimna i przeprowadza jak najwięcej kalkulacji, które mają na celu ochronę ludzkości. A jeżeli Apon się do niej zalicza, to muszą ją chronić przed samą sobą. Tak więc, dopóki dziewczyna nie narzeka na swoje małe mieszkanie, dostęp do modlitewników, zabezpieczenie przed wygłodniałymi gwałcicielami i darmowe wycieczki na opuszczoną wyspę, dopóty powinna być nadal chroniona przez fundację, pod czujnym okiem swojego ojca, o którym nawet nie wie, że istnieje. Jest też jednak inny powód, dla którego nie powinniśmy pomagać SCP-166, ale żeby go poznać, musimy odkryć inną twarz Apon, prawdziwą twarz nastoletniego sukuba. Niedawno powstało bowiem opowiadanie o SCP-166, które ma na celu rozwinięcie jej postaci i odwrócenie jej do góry nogami. Możliwe, że autor opowiadania ma chrapkę na przepisanie oryginalnego raportu i wstawieniu swojej nowej wersji zamiast niego. Kto wie. W każdym razie, w opowiadaniu tym czytamy nowy raport o Apon, w którym to SCP-166 jest prawdziwym sukubem z krwi i kości. Nadano jej klasę Keter i poziom zagrożenia czarny. Dziewczyna nie starzeje się i mimo wieku wygląda na 16 lat, a jej głównymi zdolnościami jest kontrola umysłów ludzi za pomocą sugestii. Wszyscy dookoła niej się w niej zakochują, a ona zwykłym idź się powieś może zakończyć ich życie. I robi to. W opowiadaniu SCP-0166, bo tak prezentuje się link do artykułu, autor przedstawia nam Apon jako zbuntowaną nastolatkę, która nienawidzi świata za to, że była w dzieciństwie krzywdzona i że ludzie patrzą na nią jak na rzecz. Przez całe opowiadanie śledzimy losy dr Waitley, badaczki, która sprawuje pieczę nad SCP-166 i nieświadomie się w niej zakochuje. Mówi, że chce jej pomóc i szuka wszelkich sposobów na wydostanie jej z zabezpieczenia, jednak i tak kończy wzgardzona. SCP-166 w jakiś sposób sprawiła, że pani doktor została uderzona zarazą gruźlicy i plując krwią zakończyła swój żywot pod jej stopami, mówiąc jej: kocham cię SCP-166, proszę, daj sobie pomóc. Ona jednak nie słuchała, tylko kazała jej się zabić. Gdy dr Waitley umiera, SCP-166 zaczyna płakać. Nikt nie jest wobec niej szczery, żadna pomoc nie jest szczera, wszyscy chcą tylko jej ciała, a skąd wiemy, że nasz żal względem niej nie jest tylko skutkiem jej efektu anomalnego? Czy możemy ufać sami sobie? To tylko zalążek całej historii. Jeśli chcielibyście, żebym ją opowiedział całą, dajcie mi znać w komentarzach. Swoją drogą, to opowiadanie autorstwa Uranium Empire jest nieco podobne do oryginalnej wersji SCP-166, w której to nastoletni sukub był obiektem klasy Keter, a jej głównymi zdolnościami była manipulacja ludźmi, a także nadludzka siła. Jednakże tamten raport sprzed prawie dekady nie dorasta do pięt aktualnemu opowiadaniu Uranium Empire, które dokładnie sprawia, że rozumiemy SCP-166, budzi w nas żal sprawiający, że chcemy jej pomóc, a także przekazuje historię, która sprawia, że chcemy zapomnieć o SCP-166. Dlaczego? Bo, jakkolwiek kliszowo by to nie zabrzmiało,
Apon jest w każdej z nas. Ile razy nie spojrzymy na nasze życie, tyle razy zobaczymy, że coś idzie nie tak. Coś jest nie po naszej myśli, a los jakby na siłę robił wszystko na opak. Byleby tylko nam nie wyszło. Tak jak Apon, często jesteśmy więźniami własnych słabości i cech, na które nie mamy wpływu. Często upadamy i nie dajemy sobie rady z rzeczami, które kompletnie od nas nie zależą. Z drugiej strony też potrafimy w takich momentach wybuchać, gdy świat stawia przed nami mur nie do pokonania. My krzyczymy i wyżywamy się na wszystkich dookoła, tak jak robi to SCP-166 w opowiadaniu o Uranium Empire. Stajemy się tymi zbuntowanymi nastolatkami i chcemy znienawidzić cały świat za coś, z czym nie możemy sobie poradzić, albo nie chcemy sobie poradzić. Raport o SCP-166 pokazuje nam więcej prawdy o życiu niż sądzimy. Pod powłoką przesyconej seksem postaci mamy skrzywdzoną dziewczynę z rozbitej rodziny, bez wpływu na własne życie. I dlatego chcemy zapomnieć o Apon. Chcemy zapomnieć o nastoletnim sukubie, którym jest każdy z nas. Na szczęście między fikcją literacką a życiem zawsze znajduje się pewna różnica, a tu jest nią fakt, że nieważne co by się działo, my zawsze możemy postawić na swoim i wziąć los w swoje własne ręce. I tego wam życzę serdecznie. Polecam wejść na stronę wiki SCP, przeczytać na spokojnie raport o 166, opowiadanie o niej i wymienione w tym filmie artykuły, zalogujcie się na wiki.dot i dajcie im plusa. Niech autorzy wiedzą, że ich dzieła są doceniane. Jak zwykle linki do materiałów znajdują się w opisie. Jeśli natomiast ten film ci się spodobał i uważasz, że takie analizowanie i opowiadanie jest dobrą formą, daj łapkę w górę pod tym filmem i zostaw komentarz o tym, co sądzisz o tym temacie. To jednak dużo mi pomaga i motywuje do dalszej pracy. A także jeśli jesteś tutaj nowy, śmiało możesz zasubskrybować i zostawić dzwoneczek, a nie ominą cię kolejne filmy z pokręconego świata Fundacji SCP. To była historia nastoletniego sukuba SCP-166, z tej strony wasz ulubiony potwór bez twarzy Pio. Do zobaczenia kiedyś.